Tak. Puszczę wody, uzupełnię tam. Tak. No. Na trzy piny. Tamtą można też sprawdzać, nie? Tamtej nic nie używa. Wdrażniamy kanalizację wymywalki. Kolejąc wodę wybija w tym pomieszczeniu. Już mi się podniosło. Dużo nie musiałem lać. Pytanie, czy to jest sprawne? Tak, sprawnie. Będę mógł sobie dolewać wody. Dobra. Ta maszyna mi trochę przeszkadza. Ten bak jakbym sobie przesunął. Przesącza się. I tą maszynę trochę do przodu. Muszę. Gitara. Jeszcze. Przeszkadza. No. Okej. Tu jest żeliwo. Sobie polecimy wiertełkiem. Nie znam kanalizacji, nie wiem jak ona idzie i czego się spodziewać. Doleję sobie trochę wody. Idzie w górę? Wylejemy się. Już mam jakiś topór. To białe to jest prawdopodobnie pasta BHP. Już woda mi schodzi. I już mamy prawdopodobnie drożne. I teraz tak, odkręcamy zlewik, niech mi sobie płynie. Na wstecznym to wyciągamy. No 2,5 metra, tam był zatok, ale czuć smar. Jest super. Cały czas woda leci, nic się nie spiętrza. We'll be right back.
Oho. Sznurki. No i będę musiał nożykiem. Sznurki mi się nawinęły. Co tam? Już jest drożne. Na 2,30 coś takiego było, wiesz? Do 2,5 metra. Ale powiem tak, tu ma ciężko kanalizacja, bo ja czuję to ropopochodne, nie? Jak myją ręce. Pasty BHP, żeby to ładnie się odmył. Dobra, sobie zmienię na sprężynę, najwyżej później obczyszczę. Widzisz, cały czas mi leci, tu sobie puszczam, nie? Tam możesz jeszcze tamten zlewik sprawdzić. Ale nie! To mi płynie, bo nie, to nie będzie wywalać, bo to idzie nam tędy. Teraz pójdzie za ścianą zlew. Już jest puszczany. Mi się wydaje, że ono idzie jeszcze w dół z 2 metry i tam na tym kolanie 90 stopni, nie? No. I powiem ci tak, nie, no to jest co innego, to są obroty, nie? No i tu jest żeliwo, więc sobie śmiało wiertełko włożyłem. Bo tu nie ma ryzyka, że przywiercę, nie? No. A z tamtego zlewu idzie tą rurką i ten jest w międzyczasie. No i dobra, niech się płucze. Wiesz, tu mi się płucze. To co mi się ode... I leci. Ale to wali tym. Bardziej ja czuję ropopochodny, wiesz? Tak. Tu jest taki klimat. No to czemu się, czego się spodziewamy, nie? Wiesz, o, tu 2,30. W stronę łazienek. W stronę łazienek i tam do kanalizacji. Na pewno. Jeszcze wiertełko na chwilę włożę. I to mi przeszło bez problemu. Tak, ale tu mi cały czas leci, wiesz? Tylko chciałem, bo miałem jakiś tam opór, ale zmieniłem na inne wiertełko i mi pięknie poszło. Leci, słyszysz jak leci. To tam już mogę zakręcić, nie? Tam zakręć, tak. Mamy drzewo drożny, płynie nam tędy, wpada do tej rury. Możemy kończyć zlecenie.